Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Seria ta została zatytułowana PHS, jest to skrót od Pawlo X hejtuje snapshoty, czyli jak sama nazwa wskazuje, w serii tej będę wyrażał swoją opinię na temat snapshotów, oczywiście gwintowych. Plan jest taki, że co miesiąc, w momencie kiedy owe snapshoty się pojawią, no to ja zerknę na nie moim krytycznym okiem i powiem wam, co o nich myślę, co mi się w nich nie podoba, co bym zmienił, czego brakuje i generalnie powiem wam wszystkie moje przemyślenia na ten temat, co ja uważam. W tym pierwszym odcinku na widły weźmiemy dwa snapshoty. Myślę takie dwa najpopularniejsze, czyli pierwszy z nich to snapshot teamu Elderblood, który widzicie, a drugi z nich to będzie snapshot teamu Leviathan Gaming, który też myślę dużo osób używa. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co sądzicie o tym pomyśle, żebym sobie tak hejtował troszkę te snapshoty. I też oczywiście pamiętajcie, że to hejtowanie to tak z przymrużeniem oka. I ma to na celu po prostu wyrażenie mojego zdania na temat tego, jak wygląda dana meta i czy tutaj zespoły tworzące snapshoty spisały się w moich oczach dobrze, czy też nie. Dobra, także zaczynajmy. Z racji, że pewnie rozgadam się na bardzo długo, to z góry przepraszam, ale no postaram się, żeby to było w miarę zwięzłe. Lecimy. Meta snapshot teamu Elderblood. Tier 1 widzimy, mamy 3 talie. Pierwszą z nich jest Skellige Lippi. Jak sobie zerkniemy, to generalnie ta talia wygląda całkiem w porządku. Natomiast nie podoba mi się jedna rzecz, mianowicie uważam, że tutaj jest troszkę za mało removalu, ponieważ jak ja sobie grałem właśnie Lippim, to często miałem wrażenie, że te strzały tutaj za 5 czy za 4 są potrzebne, tak? Powiedzmy sobie szczerze. I ja osobiście tutaj bym grał na przykład na 2 strzały za 4, 2 strzały za 5 i tam ciachnął na przykład jednego Wiedźmina Szkoły Niedźwiedzia, ale w ogólności ta talia jest całkiem w porządku i generalnie zgadzam się, że jest mocna, aczkolwiek mam wrażenie, że powinna być raczej na trzecim miejscu, ponieważ dwie następne talie są w moich oczach silniejsze. Chodzi tu oczywiście o Via, tak trochę nie po kolei, ale no Widek, no tutaj część osób mówiła, że Vi będzie słaby, że można go skontrować w jakiś magiczny sposób Sirokiem czy zablokowaniem. Dalej nie rozumiem, jak to miałoby działać. W każdym razie, no Vi jest bardzo mocną talią i całkowicie zgadzam się, że na tier 1 zasługuje. Ta wersja, no tutaj jest jakieś jedno zresetowanie, jakiś jeden strzał za 4. No jest resetowanie, jestem w stanie zrozumieć. Strzał za 4 wydaje mi się troszkę niepotrzebny, no ale wiadomo, za 4 prowizji może być. Preferowałbym chyba wersję na 2 razy Barbegazi, być może nawet na 2 razy Oszluzga. Ale generalnie no tutaj nie ma się do czego przyczepić. Talia bardzo mocna, także tutaj plusik. Natomiast trzecia talia, która jest tutaj w tier 1, to jest dla mnie totalne nieporozumienie. Bo ile zgadzam się, że movement Squirtle jest przepotężne, to nie bardzo rozumiem, dlaczego tutaj drużyna Elderblood zdecydowała się umieścić akurat tę umiejętność jako dowódcę. Bo widzimy tutaj taktykę partyzancką, czyli starego Bruwera. I deck, który jest taki dosyć, no nie chcę powiedzieć słaby, no bo słaby na pewno nie jest, ale nie najlepszy, jeśli chodzi o opcje movementowe. Generalnie po dodatku w pierwszej kolejności ludzie testowali właśnie taktykę partyzancką do przesuwania. Potem się troszkę zmieniło i się grało czatowniczą zasadzkę, która też swoją drogą się dobrze sprawdza. Natomiast wydaje mi się, że koniec końców ludzie doszli do wniosku, że jednak najlepszą umiejętnością do przesuwania jest precyzyjne uderzenie. I tutaj precyzyjne uderzenie powinno być zamiast właśnie tej taktyki partyzanckiej w tym snapshocie, moim zdaniem. Bo po pierwsze, movement to jest takim dekiem silniczkowym, który się chce rozstawić, ale to precyzyjne uderzenie daje opcje kontrolne, które się naprawdę bardzo przydają. Te dwie lekcje przyrody, obrońca puszczy i te pingi z dowódcy, plus wiadomo jeszcze te driady wyskakujące 3, znaczy w sumie jedna stworzona z dowódcy i dwie wyskakujące z deku, w połączeniu z Gezrasem na przykład, w połączeniu z Gaetanem dają o wiele więcej, aniżeli te ładunki właśnie na taktyce partyzanckiej. Dlatego ten dek tutaj mi się osobiście nie podoba.
to jak sobie tak zerknę, to tutaj jest niby Quen, którego fanem nie jestem. Malena jeszcze jest w porządku, aczkolwiek jak się gra Malenę, no to wolałbym, żeby była jeszcze jakaś taka opcja AOE w stylu rozdarcia, czy w stylu pułapki miażdżącej. Pułapki miażdżącej raczej w pierwszej kolejności niż rozdarcia. Też żeby te ładunki, jak już gramy taktyką partyzancką, to żeby było jak wykorzystać ofensywnie, no bo można je używać defensywnie, żeby tak wzmocnić swoje jednostki i ochronić przed czymś, ale wtedy punktowo dowódca nie wygląda zbyt dobrze. A więc tutaj powinna się znaleźć właśnie jakaś pułapka miażdżąca, przynajmniej jedna moim zdaniem. Dodatkowo jest tutaj jakiś sabotażysta szkoły kota, który wydaje mi się słaby. I tutaj jakieś dziwne czwórki, wiewiórka, też troszkę naciągana w tym deku, mi się wydaje. Ten Vrihet też mi się nie do końca podoba, także ogólnie fanem tego deku nie jestem, ale zgadzam się, że movement jako archetyp powinien się w tier 1 znaleźć. Dalej mamy tier 2, Wojownicy Skellige, jak najbardziej mocny dek, aczkolwiek po raz kolejny ta wersja jest bardzo nie w moim stylu. Ojcobójcza Furia z Wojownikami jest dalej bardzo mocna. Hernka Duch jak najbardziej do tej talii się nadaje, z tym się zgadzam. Natomiast nie podoba mi się tutaj Lugos Szalony. Mam wrażenie, że w wielu matchupach ciężko te ranne jednostki, no bo ile wiadomo, jak się gra na przykład przeciwko, no nie wiem, Lipiemu, no to tam o ranne jednostki nie jest ciężko, aczkolwiek no w tym deku nie ma jakichś dużych celów, żeby był potrzebny jakiś duży strzał. Natomiast, nie wiem, grasz na Via, no to ten Lugos taki trochę słaby, no bo jedyne ranne jednostki, jakie będziesz miał, to jest Hero Power w zasadzie. Jak grasz na jakieś movementy, no to też ciężko ranne jednostki w zasadzie. Także ja tutaj fanem Lugosa Szalonego nie jestem i zagrałbym coś innego, na przykład chętnie zobaczyłbym Morkwarga. Wiadomo, że Morkwarg dwie prowizje droższy, ale można te dwie prowizje spokojnie znaleźć, na przykład nie grając wyciągu z Giga Skorpiona i jakąś czwórkę wrzucić. Także sam archetyp spoko, aczkolwiek ta wersja mi się nie podoba. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba w tej wersji, to są te statki. Ja generalnie uważam, że lepsza wersja Skellige to jest wersja z drakarami Demon, tymi co mają 5 siły, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, w połączeniu z obrońcami Heimei, którzy no też mają dodatkowe synergie z Hernka Duch, właśnie tutaj z Rębaczami, z Wiedźminami Szkoły Niedźwiedzia. Więc generalnie no ja preferuję tamtą wersję, no ale no cóż, na taką wersję tutaj drużyna się zdecydowała, więc jedyne co mogę powiedzieć to B. Nie podoba mi się ta wersja. Moja lepsza. Przejdźmy dalej. Następna talia. Mamy tutaj upiory. Upiory, których często nie spotykam. Ale no generalnie talia jest mocna, tak? Tu się zgadzam. Dodatek Wiedźminów Gryfa wzmocnił powiedzmy tę talię. Granie Sabriny też mi się podoba, bo w tej mecie naprawdę bardzo dużo deków gra szeroko stołem. Także Sabrina powinna się sprawdzać. Natomiast ja troszkę pograłem upiorami i miałem wrażenie zawsze, że dwa zakazane rytuały to trochę za dużo i wolałbym szczerze dwóch tych Wiedźminów Gryfa. Reszta deku wygląda w miarę normalnie. No można by tu jakieś delikatne zmiany powprowadzać, ale ogólnie talia spoczko, także zgadzam się. Dalej mam asymilację. I tutaj szczerze powiem, uważam, że ta asymilacja jest oceniona zbyt wysoko. Bo ile niby fajnie, to mam wrażenie, że ta talia jest troszkę taka zbyt losowa. Albo ja po prostu nie umiem nią grać, ponieważ moje doświadczenia z nią na ladderze były raczej negatywne. No tutaj po pierwsze jest dużo efektów losowych, tutaj te poselstwa, jakieś runy, też generalnie nie do końca wiadomo co przeciwnik rzuci do kopiowania tymi agentkami księżnej, nie wiadomo co dostaniemy z Triz. Ja generalnie nie jestem fanem takich talii, też jest Joachim, który wyciąga losową jednostkę Angolemę, która czasem może zrobić nic, no więc jakby generalnie nie jestem fanem. Asymilacja oczywiście jest grywalna, można się nią fajnie pobawić, czasem siądzie nawet jak złoto, aczkolwiek ja bym oceny 4 jej nie wystawił i bym zrzucił ją do tieru niżej. Dalej mamy Zniewolenie. Ta wersja również jest mega dziwna jak dla mnie i mi się nie podoba. O ile widziałem wielokrotnie Zniewolenie na ladderze, no to
Ta wersja wygląda dosyć biednie, jak na mój gust. Nie podoba mi się przede wszystkim Ivar. Jest on taki troszkę zbyt naciągany, moim zdaniem. A Julia, byłem nahypowany na niego przed dodatkiem, to w praktyce jakoś tak wydaje mi się nie sprawdza za dobrze. I zwykle to jest po prostu strzał za cztery. Dodatkowo tutaj jest Ramon, który też jest dosyć nietypowy, no bo co tu w zasadzie chcesz kopiować? Jest tylko jeden żołnierz za 5, a tak to są żołnierze za 4 i to jest takie dosyć dziwne moim zdaniem, więc nie wiem co autor miał na myśli, więc no. O ile samo zniewolenie jest spoko, no to ta wersja wydaje mi się słaba i też jest oceniona zbyt wysoko. Tier trzeci, tutaj mamy Swarm Wiedźminów, również spoko archetyp. Jest na moim kanale, jakby ktoś był zainteresowany, odcinek z tego deku, co prawda w troszkę innej wersji. Natomiast fanem generalnie tego deku nie jestem, z tego względu, że to jest taki pasjans, który na końcu po prostu wrzuca Geralta Irden. I to jest sposób grania, który mi się nie podoba. Aczkolwiek ocena wydaje mi się dosyć adekwatna do jego siły. Można sobie ją przyjemnie zagrać, tutaj w zasadzie nie mam się do czego przyczepić. Ten tutaj Wiedźmin, mentor szkoły Gryfa mi się nie podoba, to jest taka jedna rzecz. Chyba wolałbym zagrać tutaj coś innego, ale reszta wygląda solidnie. Następna talia, nazwana Colgrim Briggard, co jest dosyć ciekawe, bo tutaj, no ile jest Colgrim i jest Brig troszkę do przeciwnika, czyli w sensie Wiedźminy Szkoły Żmii, Infiltratorzy, Cynthia, tutaj te strzały za 5, no to ja bym nazwał tę talię raczej Double Colgrim, bo tutaj jest Leto Królobójca, po którym kopiujemy Colgrima. Generalnie co ja sądzę o tym deku? No ten dek jest fajny, jeśli przeciwnik nie ma jak sobie poradzić z Colgrimem, tak? Natomiast jeśli przeciwnik ma jak sobie z nim poradzić, na przykład gra zakazany rytuał, no to cała strategia siada i zasadniczo jest słabo. Talia jest dosyć przyjemna, ogólnie rzecz biorąc, natomiast granie tego na taktycznej decyzji też nie jestem do końca przekonany. Do tego, szczerze, wolałbym to grać chyba na innej umiejętności. Zdaje się, że nagrywałem taki odcinek, gdzie grałem Hochstaplerem i troszkę inna wersja, tam jeszcze miałem tutaj tych mentorów Szkoły Żmii i tamta wersja wydaje mi się lepsza. Także też ocena ciutkie chyba za wysoka, bo ten deck jest taki binarny, jak jest dobry matchup to wygrywa, jak jest słaby matchup to przegrywa i tyle. Dalej mamy Kościeja. Ten deck planuję nagrać, także możecie go wyczekiwać, aczkolwiek nie w tej wersji, ponieważ to jest wersja z mrozem. Tu jest to wersja lojalna oczywiście, przez to jest tutaj Auberon, są tu mrozy. No i generalnie no, strategia polegająca na tym, że Karantirem kupujemy Kościeja i liczymy na to, że punktów wystarczy. Natomiast mi się wydaje, że wersja nielojalna jest ciutkę lepsza z tego względu, że w wersji nielojalnej można grać matę i tą matą po kościeju jeszcze przedłużyć rundę o jedną kartę, tak, żeby mieć więcej czasu, żeby te larwy sprokować. Dlatego ja bym preferował tutaj wersję nielojalną tego deku. Ocena raczej adekwatna co do siły, myślę, że spoko. I tu mamy jedno wspomnienie jeszcze, Viking Revenge. No, takiej talii muszę przyznać szczerze, nie widziałem ani razu. Znaczy, no może przesadzam, że nie widziałem ani razu, ale jest to talia tutaj ze zmutowanym niedźwiedziem, który ostatecznie nie przyjął się za bardzo do mety. Jest Arnagad, jest dzik morski. Także strategia polegająca na tym, żeby w jakiś sposób Arnagada za obrońcą zakładam postawić i potem na końcu jeszcze przeciwnika czyścić dzikiem. Aczkolwiek tą talią nie grałem, więc tutaj się nie wypowiem. Dobrze, tak wygląda meta od teamu Elderblood. Teraz przejdźmy do hejtowania teamu Leviathan Gaming. No tutaj jest trochę dziwny podział na tiery, ponieważ w tierze pierwszym jest jeden deck, który ma 4,5 gwiazdki, w tierze 2 jest mnóstwo deków, które mają od 4,25 do 3,75 gwiazdki. Także ten podział na tiery jest dosyć dziwny, a w tierze trzecim są deki bez oceny, także trochę nie rozumiem, co tutaj autor miał na myśli. W każdym razie przejdźmy do omówienia. V po raz kolejny. Tutaj w zasadzie chyba identyczna wersja, albo bardzo podobna to wcześniej.
Jak najbardziej jest spoko. Nie mam się do czego przyczepić. Zgadzam się, że jest w tier 1. Tutaj, tak jak mówiłem przy okazji przedniego snapshota, jest odpowiednia umiejętność, jeśli chodzi o precyzyjne uderzenie. Czyli precyzyjne uderzenie. I generalnie polecam wam tę wersję. Aczkolwiek tutaj jestem przekonany co do tej kompanii Zoltana. Wiadomo, są to trzy jednostki, które mają synergię z Gzrasem, czy to synergię z Gaetanem. Ale wydaje mi się to ciutkie niepotrzebne. Ja generalnie wolałbym tutaj wcisnąć jeszcze w jakiś sposób właśnie lokalizację, no bo tutaj w tej wersji, tak jak widzicie, lokalizacji nie ma. Zakładam, że jej nie ma po to, żeby właśnie grać wokół Angolemę z asymilacji. Chociaż to jest trochę dla mnie dziwne. Więc preferowałbym jednak zgrać z lokalizacją, aczkolwiek no właśnie mniej więcej coś takiego uważam, że jest najlepszą wersją movementu. Tutaj jest właśnie inna wersja movementu, czyli taka bardziej swarmowa, ze scenariuszem, z elfami. To ten deck również się dobrze sprawdza, aczkolwiek, tak jak wam mówiłem, talie na movemencie w mojej ocenie potrzebują kontroli, a lepszą kontrolę zapewnia precyzyjne uderzenie. Także ta talia również jest bardzo mocna oczywiście, ale no ciutkę słabsza niż to precyzyjne uderzenie, dlatego ocena tutaj powinna być albo niższa, albo tego precyzyjnego uderzenia wyższa, moim zdaniem. Dalej mamy blokadę. Ten deck się troszkę przebił do mety, żeby kontrować właśnie te różne wije między innymi. No i no talia jest mocna, tak, no tutaj nie ma się co oszukiwać, jest bal. Tutaj naprawdę można przeciwnikowi strategię nieźle popsuć. Też te czwórki się fajnie sprawdzają. Ci mistrzowie kamuflażu zaskakująco fajnie rosną. Także generalnie talia spoko i zgadzam się, że powinna być w snapshocie. Wojownicy Skellige, no to już omówiłem. Tutaj jest wersja z tymi lepszymi statkami. Jest tutaj właśnie są obrońcy Heimei. Są właśnie te stateczki, jest jeden berserker. Także też ta wersja mi się bardziej podoba niż tamta. Lipidek. No wiadomo, w zasadzie to samo co widzieliśmy przedtem. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zaznaczyć przy okazji tego deku, to to, że można tutaj próbować grać zakazany rytuał, żeby sobie troszkę lepiej radzić z wijami, kolgrimami, ewentualnie jakimiś keltulisami. Także można tutaj próbować wcisnąć jeszcze ten zakazany rytuał, chociaż sam nie próbowałem. Asymilacja tutaj też bardzo wysoko oceniona, także nie wiem, czy to ja po prostu tą asymilacją grać nie potrafię, czy te oba zespoły przeceniają siłę tego deku. Co mówiłem, ja generalnie uważam, że ten deck jest ciężki do grania i też ma wiele niekorzystnych matchupów, więc ja bym go tak wysoko nie oceniał. Dalej mamy precyzyjne uderzenie w wersji kontrolną, czyli ten deck znany z poprzedniej mety, polegający na tym, że robimy dużego Sheldona i w ten sposób wygrywamy, robiąc sobie dużo carryoveru przy pomocy tam jakichś agitatorów, kręgów życia, wszechboga. W ten sposób wygrywamy, natomiast tutaj nie rozumiem, dlaczego tu jest ta bomba wrzucona. Ta bomba to jest taka tragedia moim zdaniem, że masakra i lepiej byłoby wrzucić coś innego, więc nie wiem, czy tutaj no, zawodnicy z drużyny chcieli sobie pośmieszkować, umieszczając bombę w snapshocie, czy o co chodzi. Ale, no wiadomo, sam archetyp jak najbardziej się do gry nadaje. Dalej mamy ścianę tarcz. Ściana tarcz no troszkę straciła na popularności po dodatku, nie, troszkę nie rozumiem dlaczego, bo ja uważam, że dalej jest to mega mocny deck. Tutaj widzimy wersję z Adalią, jak tutaj Wiedźmin Gryfa. Tak szczerze, troszkę mi się to nie podoba. Generalnie ja bym wolał tego obrońca, tak jak to nagrałem w mojej wersji, bo ten obrońca zawsze coś tam przeciwnikowi utrudni, mam wrażenie. No i ten, kurczę, Wiedźmin Gryfa też mi się nie do końca podoba. No, takie jest moje zdanie. Oczywiście talia dalej bardzo mocna, polecam też, bo to jest jeden z moich bardziej lubianych deków. Passiflora, też troszkę dziwna wersja. No tutaj brakuje przede wszystkim Siroka. Siroko moim zdaniem w tej talii to jest must have. Jest tutaj zamiast tego Maral. Ja generalnie fanem Marala w tajnym składzie nie jestem, ponieważ jak go próbowałem, to jakoś mi się tak sprawdzał 2 na 10. Więc ogólnie nie polecam. Tak samo tutaj jakiś wściekły zbutowany pies, wydaje mi się dosyć naciągany. Być może lepiej byłoby wcisnąć jakąś obrońcę może do tej talii. No, ponieważ no, uważam, że ten wściekły zbutowany pies to się może nadaje do jakiegoś komba z salamandrą, ale nie do
tajnego składu. Natomiast cała reszta wygląda dosyć normalnie. No i nadaje się oczywiście do laderowania. Tylko trzeba umieć z syndykatem grać. Dalej mamy Keltulisa. No tutaj się wiele nie wypowiem, bo Keltulis dla mnie to jest zbyt trudny deck. Ja po prostu nie potrafię tym grać. Bardzo męczy mnie granie nim. Tutaj widzimy wersję z Alzury. Nie jestem przekonany, czy warto go grać po tym, jak zmienili starego Grota z 13 na 12 prowizji, no bo wtedy mamy troszkę gorsze value po graniu onej romancji z Alzurą, no bo średnia wartość karty, która się pojawi, została obniżona. Także wydaje mi się, że granie bez Alzura byłoby lepsze. Wtedy nie trzeba byłoby grać takiego syfu, jakim jest trójkąt w trójkącie. I też nie jestem fanem kompresji artefaktowej, no bo uważam, że jeśli gramy, to po to, żeby zresetować jednostkę. A jeśli chcemy resetować jednostkę, no to lepiej zaoszczędzić jeden prowizji i wrzucić zarodniki, moim zdaniem. Taki jest mój werdykt na ten temat. No chyba, że faktycznie jest jeden prowizji zapasu i nie ma na co wydać, no to wtedy mowy na te karty rozważyć, no ale ja jej fanem nie jestem. Dalej zniewolenie. No tutaj ta wersja jest lepsza niż ta zaprezentowana przez drużynę Elderblood. Tutaj nie ma jakiegoś dzikiego Ramona, jest zamiast tego Bratens, nie ma Iwara, także tutaj wygląda to o wiele bardziej solidnie. No i generalnie uważam, że ta talia jest dosyć mocna. Mimo że jest to zniewolenie 5, nie zniewolenie 6, no to naprawdę potrafi napsuć krwi przeciwnikowi. I niektóre deki mogą mieć duże problemy, żeby sobie z tym poradzić, także polecam generalnie sobie spróbować zniewolenie. Upiory, tutaj podobna wersja, też jest Sabrina. No i generalnie, no co, jedna sztuka zakazanego rytuału, dwie sztuki Wiedźminów Gryfa, czyli tak jak mówiłem przy okazji tamtego snapshota, że taki układ mi się bardziej podoba. No i co, można by tutaj zwrócić uwagę, że można by do tego deku spróbować dorzucić Idarana, tak jak to część osób próbowała po dodatku, że Idaran w pierwszej kolejności nadaje się do właśnie upiorów, a tutaj w tych snapshotach obu tego Idarana nie ma. Czy słusznie, to nie wiem, czy ten Idaran był tak groźny, ale no na pewno można sobie Idarana wrzucić. Także tutaj mam wrażenie, że ogólnie upiory są troszkę za nisko ocenione, to zniewolenie jest trochę za nisko, Passiflora może ciutkę za wysoko, ten deck powinien być troszkę osłabiony, moim zdaniem asymilacja, słabsza ocena. Tutaj też bym obniżył do 4 gwiazdek. To precyzyjne uderzenie bym podniósł do 4,5 i wrzucił do tieru 1 razem z Wiem. Ale tak ogólnie nie jest tutaj najgorzej, jeśli chodzi o ten snapshot. Natomiast jeszcze mamy tier 3, czyli deki bez oceny. Zakładam, że są tak wrzucone tylko po to, żeby je sobie spróbować i że niby nie są w mecie. Mamy tutaj też ten Swarm Wiedźminów. Tu jest troszkę inna wersja, bo nie ma tutaj tego Erlanda. Szczerze powiedziawszy, takiej wersji nie próbowałem, aczkolwiek wydaje się to dosyć ciekawe, bo to daje większą kontrolę, powiedzmy, bo poza Erdenem jest też Igni. Generalnie chyba wygląda ciutkę lepiej niż tamta wersja. Też jest ten jeden Wiedźmin szkoły, znaczy mentor szkoły Gryfa, którego osobiście nie lubię. No ale co, no spoko, tak? Zasługuje jak najbardziej ten archetyp, żeby w snapshocie być. Jest też Colgrim, również wersja taka potrójna nawet, bo nie dosyć, że jest jeden Colgrim i kopiowanie Colgrima, to jest jeszcze odnowa, czyli tutaj taki jeszcze większy all-in w Colgrima na stronie teamu Leviathan Gaming. No. Czy to jest dobre, czy takie all-inowanie ma sens? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, wydaje mi się to takie kładzenie wszystkiego na jedną kartę i fanem takich deków nie jestem, no ale cóż, niektórzy może lubią. Dalej mamy tutaj Swarm na syndykacie. Tutaj byłem zdziwiony, dlaczego tego deku nie ma u teamu Elderblood. Jak najbardziej również nadaje się do grania. Swarmik bardzo przyjemny. Troszkę może matchupy zrobiły się niekorzystne po dodatku, ale i tak uważam, że ta talia jest bardzo mocna. No i Kościej również tutaj został uwzględniony. No co, deczek jest bardzo jest przyjemny, tak? Jak nagram odcineczek z niego, to mam nadzieję, że uda mi się to zaprezentować. Kościej jest ciutkę lepszy niż to mówiłem w moim omówieniu kart przed dodatkiem. Troszkę może go nie doceniłem, aczkolwiek, no tak jak widzicie,
tych snapshotach nie jest on zbyt wysoko, ale no karta sama w sobie nie jest aż taka słaba, jak mi się wydawało przed dodatkiem. No dobra, także chyba tyle, jeśli chodzi o omówienie tych snapshotów. Rozgadałem się na 25 minut. Mam nadzieję, że takie omówienie wam się podobało. Natomiast jeszcze na koniec chciałem poruszyć jedną kwestię, bo troszkę mi się nie podoba, że w tych snapshotach jest troszkę mało jednak tych talii, bo mam wrażenie, że bardzo dużo różnych archetypów jest pomijanych i mam wrażenie, że to jest niefajne. Że nawet jeśli tutaj zespołom widzę, że zależy na tym, żeby opisywać te talie, żeby miały one jakieś opisy, jakieś tutaj poradniki do tych talii, no to mam wrażenie, że warto byłoby też wrzucić po prostu same talie, żeby promować jak największą liczbę archetypów, bo potem mam wrażenie, że dużo osób wchodzi na te snapshoty, tak patrzy, że tych deków jest tutaj raptem kilkanaście i myśli sobie, że innymi taliami totalnie nie można grać. I to mnie troszkę smuci, dlatego wolałbym, żeby zawsze była jakaś taka sekcja, nie wiem, inne talie do spróbowania, czy other decks, decks to try, nie, deki do spróbowania. Ponieważ mam wrażenie, że archetypów, które można grać, jest naprawdę o wiele więcej, więc teraz jeśli sobie jeszcze na koniec przejdziemy do Gwinta, to chciałbym wam wymienić różne archetypy, które tutaj zostały pominięte, więc na przykład Keltulis, no niby był. Można by też próbować tutaj jakiś deck na zjadanie cmentarza, co potem zapomniałem jak ta karta się nazywa, która pochłania wszystkie jednostki z cmentarza. Też można sobie jak najbardziej spróbować. Moc natury, jest deck na Kościeju, można by spróbować również deck na Królową Kikimor, którego z jakiegoś powodu nikt nie próbuje, a jak najbardziej do gry się nadaje. Deck na Białym Zimnie, jakieś tutaj więcej i większa ilość mrozu, również można by do snapshota wrzucić jako deck, który można grać. Rój Krabopająków, jakiś tutaj swarm, no nie wiem, z żagnicą, czy jakiś taki swarm z talizmanami, jak najbardziej powinien się znaleźć. Owoce Izgit, takie Grnichora też z Idaranem, powinna być. Jakieś wampirki można by spokojnie grać. Niepohamowany Głód, wersja sprzed dodatku, czyli jeszcze bez Via. Tam, gdzie się grało te Manticory, Miruny, Detlafy i takie rzeczy. Te deki jak najbardziej są grywalne, a ich w snapshotach nie ma. Jeśli przejdziemy do Królestw Północy, no to gdzie jest Draug? W sensie niebieskie pasy z Draugiem. Gdzie są potrójne niebieskie pasy bez Drauga? Nie ma tych talii. Gdzie jest jakiś dek na scenariuszu Królestw Północy? No ściana tarcz była, tak? Ale no można by też dać, no co tam było niby, ściana tarcz taka midrange'owa, można by dać ścianę tarcz taką bardziej olinową z silnikami. Jakaś insurekcja taka swarmowa, to również nie było w tych snapshotach. Jeśli przejdziemy do Squirtle, no tutaj te movementy, ale gdzie jest dar natury? Czyli taka gordoza, wersja lojalna, wersja nielojalna. No precyzyjne uderzenie było, tak? Kontrolne, precyzyjne uderzenie z movementem, czatownicza zasadzka, full elfy też mogłyby się jak najbardziej znaleźć. Jakaś harmonia, można by wypromować troszkę bardziej, żeby pokazać ludziom, że można innymi dekami grać. Mahakamska kuźnia z Gordem, albo mahakamska kuźnia full krasnoludy. Skelligen, jakaś nawałnica ciosów, Olin z Dagurem. Transbitewny ze scenariuszem, jakiś gniew morza tutaj. Nie wiem, też z Dagurem, albo Gniew Morza też z Dzikiem Morskim. Ojcobójcza Furia faktycznie była, Niedźwiedzi Rytuał Lipi, Niedźwiedzi Rytuał Wojownicy, Blask Chwały Wojownicy, Nilfgaard pod cesarską formację z balem, Nilfgaard pod taktyczną decyzję, Hyperfin z Kolgrimem i Tiborem. Tutaj Hyperfin niby był pokazany, ale taka wersja z zasyfianiem talii przeciwnika. Więc to co innego. Blokada z balem. Zniewolenie, tutaj też taktyka z balem to akurat było. Przehera, no to akurat było. Hochstapler, nie było w snapshotach, a również można byłoby umieścić. Syndykat, jakaś krwawa forsa z domieszką nagród. Nagroda główna, jakiś tam też z pasiflorą, czy tam z Beansy wersja. Jakaś tutaj łapówka, być może nawet jakiś taki dziki deck, polegający na tam kopiowaniu poborców podatkowych przy pomocy, no wiecie, tego ziomeczka, co tam za 5 monet kopiuje. Odliczenie, jakieś kombo z salamandrą można by wrzucić do snapshota. Czy takie kombo z salamandrą, które ja nagrałem, czy takie kombo z salamandrą i syjaną trzeba by do snapshota wrzucić. No zgromadzenie akurat było.
Zatoka Piracka, no może jakiś tam deczek na kontrszachtach też by się skombinowało, no i tajny skład to akurat był. Także, no widzicie, wymieniłem wam bardzo dużo deków, z czego, no nie wiem, 3/4 mam wrażenie, że została w tych obu snapshotach pominięta. I troszkę to mnie właśnie martwi, że dużo osób myśli, że te inne deki są totalnie niegrywalne i nie można nimi grać, a prawda jest taka, że te wszystkie talie, które wam wymieniłem, jak najbardziej nadają się do gry. Także to jest ta jedna rzecz, którą chciałbym, żeby w przyszłości się w tych snapshotach zmieniła. Bo ile rozumiem, że tu jest, są wymienione najpopularniejsze niby talie, no to spokojnie można by zrobić sekcję inne archetypy do spróbowania i myślę, że wiele osób by się z tego ucieszyło. I też wyglądałoby to na papierze lepiej, że w gwincie można grać większą ilością talii niż te kilkanaście, które są wymienione na stronie. Dobra, także to podsumowanie też wyszło dosyć długie, ale ja mam nadzieję, że generalnie koncepcja na serię wam się podoba. Dajcie znać jeszcze raz w komentarzu, jeśli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu. Czy się zgadzacie z moimi opiniami? No i następny odcinek będzie w przyszłym miesiącu, w momencie, kiedy snapshoty się pojawią, także wyczekujcie. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!